Ostatnio ktoś mnie zapytał, po co ty jeszcze trenujesz? Po co tak się męczysz? Przychodzisz w niedzielę, trenujesz w niedzielę, biegasz rano, masz 40 lat, odpocząłbyś już sobie, przecież nie jesteś zawodowym sportowcem. I wtedy nasunął mi się post Arnolda, jego wypowiedź. I chyba trafił w dziesiątkę. Posłuchajcie. Why do you still come to the gym? About that. For the same reason as why am I having breakfast today? I had breakfast yesterday, I had breakfast 10 years ago. Why am I still having breakfast? Why am I still sleeping? Right. I slept 20 years ago, I slept 10 years ago, so I'm still sleeping every night. It's so rooted in who you are. Exactly. It's the same as with training. Training is part of my life. It's that simple. Nothing will ever change until I die. I will be working out and I will be having a great time in the gym and I will be getting the pump. And I want to feel good. A więc trening, jak dla mnie i dla wielu zresztą osób, to styl życia do końca życia. I poprzez trening czujemy się dobrze. A chcemy się czuć dobrze, więc po prostu trenujemy. I polecam zdecydowanie każdemu.